22 lipca 2024 roku. Ośmieliłam się wejść w alejkę, która jest bardzo uczęszczana. A tak, żeby coś tam sprawdzić. Co sprawdzić? Siebie sprawdzić oczywiście. Czy będę miała na tyle odwagi, żeby gadać, mimo że ludzie mnie mijają? No, wcale nie mało tych ludzi. No, ale skoro zapowiedzi są jeszcze takie, że temperatura będzie bardzo wysoka, to niektórzy, tak jak ja, chcą odfajkować spacerek, bieganie, rowerowanie. No, trochę wcześniej. Dzisiaj też listek prawie nie drży. Prawie, no bo tutaj ja chcę powiedzieć, że nie drży, a on się właśnie porusza, ale tak naprawdę to po prostu pięknie. No muszę tylko zadbać, żeby to pięknie, tak bardzo chcę dużo tego pięknie pokazać i tą kamerką maj tam na wszystkie strony. A może dzisiaj się uda, że będzie inaczej. No zatrzymałam się. No dobrze, komary na razie nie atakują. Biegających coraz więcej. A tu na rowerze, a tutaj ktoś idzie. Oj, ja nie mogę, a nie będę się tym przejmować właśnie. O czym to ja dzisiaj? Jest kilka przekonań. Ale co to znaczy? Najzwyczajniej w świecie to znaczy, że są pewne przekonania, przy których mocno trwam i które wydają mi się nie do zmiany, trwałe, które właściwie mogę powiedzieć, że jestem z nimi utożsamiona, przekonania, które właściwie trochę mi przeszkadzają. Do tej pory się nad tym nie zastanawiałam, ale muszę przyznać, że ta wiedza na ten temat właśnie niedawno do mnie przyszła. Jest kilka przekonań, które chciałabym zmienić. Oczywiście nie będę wymieniała tych, które są najbardziej osobiste. Tych, które, no i tak wszyscy, którzy oglądają moje filmiki od czasu do czasu, a może niektórzy systematycznie, to wiedzą o mnie wszystko. Więc nie mam co się tak kryć za tymi przekonaniami. Ale wymienię kilka. Przekonanie, przy którym trwam właściwie przez całe moje życie, że wszyscy muszą być ze mnie zadowoleni, że muszę spełniać prośby, oczekiwania i najlepiej wybiegać naprzód, zanim ktoś pomyśli, że czegoś mu brakuje, a ja jestem tą osobą, która może ten brak wypełnić, no to ja biegnę oczywiście z ochotą. No, takie przekonanie, muszę przyznać, no, powoduje, że ludzie cię lubią, że właściwie to masz szerokie grono znajomych, przyjaciół. No i z czego być tu? Z czego można być tutaj niezadowolonym? No nie masz czego. Oczywiście cieszę się i z grona przyjaciół i znajomych, ale tak naprawdę to przekonanie czasami wadzi. Bo czasami po prostu nie ma się ochoty wybiegać naprzód. Albo jest trudna sytuacja i to wybieganie wcale nie jest niezbędne. A nawet przeszkadzające, bo muszę odłożyć swoje sprawy, żeby wybiec. Żeby ktoś nie pomyślał sobie, że go lekceważę, że może, no, że nie jestem dość dobra przyjaciółka, skoro mówię nie. Ale zmiana tego przekonania, muszę przyznać, że jestem na dobrej drodze. Uświadomiłam sobie to, mówiąc szczerze, już jakiś czas temu. A
ale to naprawdę, naprawdę w wielu sytuacjach przeszkadza. W wielu sytuacjach robimy coś wbrew sobie, a tak naprawdę, no to wtedy człowiek nie do końca jest szczery wobec tej osoby, która te oczekiwania ma. Chce, żeby były spełnione, a ty jesteś tą osobą, która ma spełnić. I muszę przyznać, że mam sukcesy na tym polu, ale i zdziwienie, kiedy mówię, nie mam ochoty iść na ten koncert. Ale Anka, daj spokój, no wiesz, bo tutaj się koleżanka wymiksowała, no a ja wiem, że nie mam ochoty akurat wtedy wyjść z domu, nie mam ochoty na ten konkretny koncert z taką albo inną oprawą muzyczną czy takimi artystami. Mówię nie. No to już jakiś sukcesik jest. Nikt się nie obraża, nie tłumaczę się, po prostu mówię nie, nie mam ochoty. No to przekonanie, które tak trudno zmienić, jeśli człowiek trwał przy nim całe życie. Myślę, że... Muszę komara odpędzić. Myślę, że owocuje tym, że staję się osobą trochę bardziej pewną siebie, bardziej szczerą. Zmiana przekonań nie jest łatwa, ale nie jest niemożliwa. Trzeba sobie chyba tylko na kartce wypisać, jakie przekonania pragnę zmienić. Które z tych przekonań to te przekonania, które wadzą, które powodują, że czasami odczuwamy dyskomfort. No to egoistka, tylko chcę, żeby jej było dobrze. To coś w tym jest. Ale to jest, wydaje mi się, taki czysty egoizm. I ci, którzy chcą, żeby człowiek był obecny w ich życiu, chyba bardziej szanują tę osobę, która od czasu do czasu mówi nie. Która od czasu do czasu nie ma czasu, na którą może trzeba poczekać. O, księżna udzielna, proszę bardzo. Ale to wiadomo, że nie o to chodzi. Na pierwszym miejscu jednak powinna być zgoda ze sobą. A jeśli nieustająco do czegoś się człowiek przymusza, bo tak trzeba, bo wypada, to potem jest zmęczony, niezadowolony. No i przede wszystkim niedobrze czuje się ze sobą, bo jest nie do końca szczery. Bo tak wypadało zrobić, tak wypadało się zachować, tak wypadało. No to jest jedno z przekonań, nad którymi pracuję, które chcę zmienić. Żeby radośniej żyć. No Anka, to radośniej to się może zakończy, jeśli się pusto zrobi koło ciebie. Nie mam takich obaw. Bo ta zarozumiałość moja, że ludzie mnie potrzebują, jest już na takim poziomie, że ohoho. Gdyby ktoś nagle ze mnie zrezygnował, to bym się zdziwiła. Ale dlaczego ludzie ciągną do takich osób jak ja? No, bo nigdy nie odmawiam. Bo zawsze mam gotowość bojową. Bo zawsze służę swoją osobą i pędzę na złamanie karku, żeby zadowolić. A no właśnie. I to przekonanie, że wszyscy powinni być ze mnie zadowoleni, naprawdę trzeba zmienić. Jest jeszcze kilka innych przekonań. Taki straszek, przekonanie na przykład. Chodzę sobie z tą kamerką, a co sobie pomyśli ta pani, którą zawsze mijam na spacerze? A ktoś usłyszy strzęp tej mojej gadki, no i co sobie pomyśli? Następne przekonanie, które jest do zmiany, no to niech sobie pomyśli.
Przecież ja nic nie robię złego. Chodzę sobie po tym lesie. Jak to kiedyś miło uprzejmie powiedział jeden młody człowiek i chodzi stara baba po lesie i gada. No właśnie. A nie myślę o sobie stara baba, absolutnie. Może starsza pani, ale nie stara baba. No i chodzę po lesie. No i to przekonanie, a właściwie za którym idzie taka obawa, co sobie ktoś pomyśli. Dobrze, niech sobie pomyśli. I może dzisiaj właśnie dlatego jestem na tej alejce? Odważnej alejce, tak ją nazwę, bo ona jest dość ruchliwa jak na dzień powszedni. Czy następne przekonanie, które warto zmienić, to przekonanie, że przekonania, a właściwie obawa, co sobie ktoś pomyśli o mnie. Taka zarozumiała. Myśli, że sobie zaraz ktoś pomyśli, a ktoś może mieć zupełnie gdzieś nic nie pomyśli. A to nieistotne. Ale mieć tę odwagę pozostania sobą, nawet w takiej lekko niewygodnej sytuacji, niekomfortowej, no bo mówię o czymś. No jasne, cała Polska może zaraz sobie odsłuchać, o czym ja to mówię, a teraz mam obawę, że coś mówię, że o czymś mówię. To jest ciekawe. Ale do czego zmierzam? Taka weryfikacja przekonań, którymi się kierujemy w życiu, które właściwie tworzą to nasze życie, którym my jesteśmy. Taka weryfikacja, za którą może pójdzie zmiana. To nie jest łatwe zadanie, ale jest wykonalne. Pod warunkiem, że uświadomię sobie, co mnie uwiera, co nie jest wygodne. Jeszcze inne przekonanie, które chciałabym zmienić, teraz mi przyszło do głowy. A w domu usiądę i zrobię sobie długą listę przekonań, które doskwierają, nie pozwalają być sobą. Lęk przed powiedzeniem komuś o swojej obawie. No. Czy ja mam takie osoby? Ano, mam takie osoby. Najbliższe osoby z mojej rodziny, którym często boję się powiedzieć, co naprawdę myślę, żeby nie urazić, żeby nie spowodować, że się zadzieje jakiś rodzinny ferment. No tak, ale właściwie to powiedzenie czegoś takiego, nie żeby wytykać komuś jakieś błędy zaraz, czy się mądrzyć, ale odnośnie jakiejś sytuacji. Ktoś ma oczekiwania takie i takie, a ja ich nie chcę wypełnić, albo chcę wypełnić później, ale nie ma tutaj mojej złej woli, albo niechęci. Ten ktoś może to zrozumieć, albo odczytać tylko tak, aha, no tak. Wolisz to i to, niż to i tamto. I może w takiej sytuacji trzeba szczerze powiedzieć. No właśnie, to jest to przekonanie, ta obawa, co wtedy się zadzieje, co będzie. No jest trochę tych przekonań, nad którymi warto się pochylić i po prostu zmienić. I po prostu zmienić. Dzisiaj sobie mogę odfajkować mały plusik. Moje przekonanie i idące za tym obawa. Co sobie ktoś pomyśli, że ja tutaj chodzę i nagrywam jakąś gadkę. No będę to praktykować, kiedy tylko przyjdzie mi na to ochota.
Bo rzecz jasna, fajnie jest gadać swobodnie, kiedy nie ma się za plecami nikogo biegającego czy spacerującego. A to już nieistotne. Jest kilka przekonań, które chcę zmienić, nad którymi chcę popracować. Tak popracować, żeby sobie zniknęły, żeby ich nie było, żeby zastąpić je przekonaniami, które będą sprzyjały mojej radości, mojemu spokojowi, harmonii ze światem, z ludźmi, ze sobą. Amen. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia. Może i ty masz kilka przekonań, które trzeba zmienić.